Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy sporządzania ciast piekarskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Piekarstwo to jedna z gałęzi przemysłu spożywczego wykorzystująca zjawiska biologiczne jako metody spulchniania ciasta. Jednym z tych zjawisk jest proces fermentacji. Fermentacja w węższym znaczeniu to beztlenowy rozkład cukrów wprowadzony przez drobnoustroje. W zależności od produktu końcowego fermentacji w przemyśle spożywczym wykorzystuje się jej różne odmiany. Technologia piekarska zajmuje się metodami przerobu mąki na półprodukty, czyli ciasta. Wykorzystuje się w tym inne surowce spożywcze, takie jak woda, sól, drożdże i cukier. Ciasta są następnie przetwarzane na wyroby gotowe, czyli pieczywo. W technologii piekarstwa rozróżniamy trzy zasadnicze działy w zależności od rodzaju mąki stosowanej do wyrobu ciasta i związanej z tym technologii. Są to technologia ciasta pszennego, sporządzanego z mąki pszennej i spulchnianego za pomocą drożdży, technologia ciasta żytniego, inaczej ukwaszonego, oraz technologia ciasta mieszanego, spulchnianego za pomocą fermentacji alkoholowej i mlekowej lub za pomocą drożdży i bakterii mlekowych. Do tej ostatniej grupy należą ciasta pszenno-żytnie i żytnio-pszenne. Produkcja piekarska jest coraz bardziej zautomatyzowana, ale prawidłowe prowadzenie procesów fermentacyjnych w piekarstwie i dostarczanie konsumentom zdrowego, wartościowego pieczywa jest możliwe tylko wtedy, gdy piekarz zna wymagania, jakie muszą być spełnione, aby uaktywnienie drożdży i bakterii oraz same fermentacje odbywały się prawidłowo. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.